Ewangelia Wielkiego Poniedziałku ukazuje nam Jezusa, który ucztuje w domu swoich przyjaciół, w domu Marii, Marty i Łazarza, którego wskrzesił. I dochodzi tam do sytuacji, która jest bardzo zastanawiająca, która, jak można podejrzewać, wzbudziła także spore dyskusje i różnice zdań wśród tych, którzy byli jej świadkami. Oto Maria wylewa olejek, bardzo drogocenny olejek, na nogi Jezusa i następnie włosami ociera jego stopy. Judasz jest przedstawicielem tych, którzy się gorszą i mówi, można było sprzedać ten olejek, a pieniądze rozdać ubogim. Jezus jednak próbuje nam przekazać coś innego. Mówi, trzeba ucztować, trzeba się cieszyć, trzeba czasami wylać flakon drogocennego olejku. Można by tu było podłożyć wiele innych sytuacji. Trzeba czasami pójść na dobry obiad. Trzeba czasami kupić butelkę dobrego wina. Trzeba czasami umieć wyjechać na dobre wakacje. Zostawmy to jedno zdanie, które może w łatwy sposób nam tłumaczyć reakcję Jezusa, które mówi o tym, iż postawa Judasza była spowodowana tym, iż tak naprawdę był złodziejem i podkradał pieniądze ze wspólnej kasy. Zostawmy to dlatego, iż myślę, że cała ta historia ma nam do przekazania coś o wiele bardziej istotnego. Jezus mówi bowiem, ubogich zawsze macie u siebie. Zawsze jest czas na to, aby pomagać ubogim. I można powiedzieć, cała Ewangelia jest mową o tym, jak to Jezus zawsze pochyla się nad tymi, którzy płaczą, którzy cierpią, którzy są ubodzy, zranieni, którzy wymagają Jego opieki, uzdrowienia. Tak jest zawsze, tak jest na co dzień. Tak jest w 99% Ewangelii, Jezusowego życia i naszego życia. Tak powinno być. Ale przychodzi taki moment, kiedy właśnie trzeba rozlać olejek drogocennego olejku, wypić butelkę dobrego wina, poucztować, pojechać na dobre wakacje. Myślę, że ta Ewangelia jest o tym, co powinno być zawsze i co powinno być naszą codziennością, ale także o tym, że czasami potrzebujemy prawdziwej uczty w naszym życiu. I ta Ewangelia jest o tym, aby nie zatracić właściwych relacji pomiędzy tym, co zawsze jest istotne dla Ewangelii, ale także, aby nie zapomnieć o tym, że czasami potrzebujemy takiej prawdziwie ewangelicznej uczty odpoczynku. Zawsze powinniśmy być pracowici, zawsze powinniśmy być uczciwi, zawsze powinniśmy troszczyć się o ubogich. Ale także przychodzi taki moment, kiedy trzeba odetchnąć i cieszyć się tym, że jesteśmy powołani do zmartwychwstania. Że ten świat został zwyciężony przez Chrystusa. Myślę, że to dobre wprowadzenie w ten wielki tydzień. W ten wielki tydzień, który zakończy się radością świętowania Paschy. Który zakończy się tym świętem, którego tak bardzo potrzebujemy. Amen.